Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ruszamy z nowym projektem, oczywiście. Pojawiam się na kanale, więc coś nowego się zapewne pojawi. Pojawi się nowe wydarzenie, nowe, stare, tradycyjne od paru lat, czyli Święto Rudawy, które obchodzimy w ramach odpustu parafialnego. W tym roku obchodzimy w ramach Święta Rudawy 110-lecie OSP Rudawa. Podczas tej imprezy będzie się jak zwykle wiele działo. Będą dwie dyskoteki, będzie muzyczna Rudawa, ale rozpoczniemy wszystko 29 o godzinie 15 mszą świętą za strażaków, druhów z OSP Rudawa i msza święta będzie dziękczynna i błagalna za strażaków i za rodziny. No tak, to jest 110 lat, to jest piękna historia i trzeba to uczcić i musimy to uczcić, szczególnie Was mieszkańców Rudawy, ale nie tylko mieszkańców Rudawy zapraszam, bo będzie co zobaczyć, tym bardziej, że nie będzie nudno, będzie bardzo dynamicznie, no i to najważniejsze, będzie defilada wozów strażackich, więc zapraszamy dzieciaki, bo dla nich jest to największa atrakcja. Ale co się jeszcze będzie działo? No, 29 będzie dyskoteka, będzie to szalona letnia noc, pod taką nazwą odbędzie się dyskoteka, a na drugi dzień msza święta, oczywiście odpustowa, a po południu muzyczna Rudawa, czyli koncert i będzie się działo duża będzie to dawka muzyki, no, a wieczorem będzie dyskoteka pod nazwą muzyczna sztafeta pokoleń. Oczywiście wszystko na plakatach, ale to co najważniejsze, nie tylko bawimy się, ale pomagamy. Będziemy na różne sposoby pomagać. Przede wszystkim będziemy właśnie zbierać pieniądze podczas każdej mszy świętej. Będziemy podczas tej imprezy pomagać na różne sposoby. Będzie można czy tam degustować jakieś pokarmy, czy można będzie czegoś dobrego się pewnie i napić, ale i wpłacić jakąś kwotę na kogo da Olę, która jest małym dzieckiem, niesłyszącym i trzeba Oli pomóc. Czeka ją ciężka i bardzo kosztowna operacja. Robimy to dla Oli przede wszystkim, więc przybywajcie do Rudawy. Będzie jeszcze jedna atrakcja. Macie znajomych, macie kumpli, koleżanki, kolegów, chcecie się dobrze zabawić? Będzie ruszał bus z otwartym dachem. Ten bus, autobus będzie woził Was po całej gminie. Minimalna kwota 20 zł, od razu mówię, wstępu do tego odkrytego pojazdu. Wchodzi tam około 30 osób. Można zrobić sobie fajną zabawę ze znajomymi w tym autokarze i zwiedzić gminę Zabierzów, przejechać przez gminę Zabierzów. Oczywiście wszystkie zyski z tych przejazdów przeznaczamy na rzecz Oli. Tak więc przybywajcie do Rudawy i pierwszy dzień, i drugi dzień, który drugi to dzień będzie charytatywny. Jeszcze raz przypomnę, będziemy też zbierać podczas każdej mszy świętej, kto będą zaangażowani strażacy z OSP, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Pomagamy Oli. Przybywajcie do Rudawy, pomóc Oli. 29-30 lipca. Do zobaczenia.